Dzień dobry. Dzisiaj znowu króciutko. Scenę mamy taką, że do Pana Jezusa przychodzi setnik prosić w imieniu swojego sługi. Wtedy padają te, pamiętacie, słowa, które powtarzamy w czasie Eucharystii. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do takiego znowu małego eksperymentu, żeby spróbować dzisiaj pójść do Jezusa na modlitwę w imieniu kogoś innego. Nie wiem, jakie jest Wasze osobiste doświadczenie, więc może w ogóle ta propozycja Was nie dotyczy, ale tak patrząc na moje doświadczenie, na doświadczenie Kościoła, w którym jestem, częstej Eucharystii z ludźmi i też mojej wspólnoty, to tak sobie pomyślałem, że może warto, kiedy my zazwyczaj na Eucharystii modlimy się za tych wszystkich ważnych ludzi, za swoich przyjaciół, za tych, którzy się źle mają, ale zawsze z takim podtekstem, może nie zawsze, ale często z takim podtekstem, tym za tych, którzy są nam bliscy, to pomódlmy się dzisiaj przed Jezusem i idźmy do Niego i zaprośmy Go do życia kogoś, kto w naszym otoczeniu, czy to będzie rodzina, czy to będzie parafia, czy to będą Twoi znajomi, czy to będzie Twoja wspólnota zakonna, do kogo, kto jest według ludzi mało istotny, takim sługą. Albo można iść jeszcze bardziej hardkorowo i zaprosić dzisiaj Jezusa do osoby, której nie lubię. Wprawdzie setnik lubił swojego sługę, dlatego się za nim wstawia, ale ja chciałbym, żebyśmy właśnie tak trochę przekroczyli to, co my lubimy, to, co dla nas jest ważne tak osobiście. I zobaczyli, że bardzo często, zauważcie to na Eucharystii, modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Albo modlimy się tak, żeby ostatecznie nam było dobrze. A może warto jakby, nie warto, tylko trzeba przekraczać na modlitwie takie nasze, właśnie taką naszą interesowność, taką naszą naszość. Naszość? Nie wiem, nie ma takiego słowa. Naszność? Wiecie, o co mi chodzi? Tych najbliższych. A więc żebyśmy przekroczyli tę barierę, żebyśmy zaprosili Jezusa dzisiaj na modlitwie do życia tego, kto jest najmniej istotny, albo kogo nie lubisz, kto raczej się w Twoich modlitwach nie pojawia. Zaprośmy Go i poprośmy o cud dla tej osoby. Nie dla siebie, nie dla tych, których bardzo kochamy, nie dla tych, którzy są wielcy albo ważni, ale dla tych, którzy są zapomniani. Zobaczcie, jak łatwo nam się modlić, nie wiem, o zdrowie papieża. Teraz bardzo wielu ludzi modli się o zdrowie pewnego księdza, bardzo dobrego człowieka skądinąd, ale jakby nie modlimy się o zdrowie dla pani Zosi, która gdzieś tam sobie sama w bloku siedzi pod numerem 358 i nikt nie wie o jej istnieniu. Może warto właśnie zrobić coś takiego. Bardzo Was do tego zachęcam. Sam też postaram się to dzisiaj zrobić. Dobrej soboty Wam życzę. Do widzenia.